Sam przyznam, nie przypuszczałem, że jeszcze kiedykolwiek zobaczę bramkę Bartosza Woźniaka w biało-zielonych barwach rekordu. No to jest mi bardzo przykro. Nie, no tak też serio mówiąc, to nie zapomniałem, tak? Chyba pokazałem, że nie zapomniałem, ale cieszę się, że w ogóle się ruszam, że w ogóle po tym złamaniu nogi, co miało miejsce, no to teraz wróciłem do zdrowia i się coraz lepiej czuję i no to jest, tego się tak nie da łatwo z DNA wyrzucić, także jestem zadowolony, że mogę w ogóle grać w piłkę nożną w tym wieku. Ale myślę, że no fajnie, do czwartoligowy poziom jest troszeczkę jak nie wyższy, jak nie znacznie wyższy niż piątoligowy, więc myślę, że fajna nauka jest dla tych chłopaków. A jak się grało ze swoimi przenośni dosłownie podopiecznymi? Tak, jestem bardzo zadowolony i nasi chłopcy cały czas robią postępy. Tutaj z trenerem bardzo mocno pracujemy nad tym, żebyśmy myśli do przodu, żeby te wyniki też poprzedzoną grę były na dobrym poziomie i myślę, że tak jak mówię, no małymi kroczkami idziemy do przodu. Dzisiaj tak samo pokazali chłopcy, że mają potencjał i, no i trzeba pracować dalej z wielką pokorą. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Zaskoczony końcowym wynikiem? Nie, ja uważam, że jak się wychodzi na boisko, to trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać mecz. Dzisiaj nam się to udało, bo uważam, bądź co bądź, z bardzo dobrym przeciwnikiem czwartoligowym, gdzie naprawdę nie mierzyliśmy się dawno z takim przeciwnikiem, więc tym bardziej to cieszy i tym bardziej trzeba być zadowolonym. Kamil Kamionka, świetne zawody, ale nie tylko ten pojedynczy mecz z LKS-em Czaniec, ale cała runda jak dotąd w zespole rezerw, imponująca. Tak, bardzo dobrze zaczęliśmy, ani jednej porażki, jeden remis, 2-2. Tak to cały czas wygrywaliśmy. Niestety nie udało nam się cały czas, tak jak tutaj, 2-0, żeby utrzymać prowadzenie, ale zawsze przegrywaliśmy, a potem udawało nam się wygrać mecz. Jasne, że liczą się efekty drużynowe, ale mówiąc o imponującym stylu, miałem przede wszystkim twoje dokonania w tym sezonie na myśli. A bardzo dziękuję. No, 4 bramki udało się. Niektóre były piękne, niektóre dosyć przypadkowe, ale najważniejsze, że dawały zwycięstwo. Sporo kilometrów dzisiaj wybieganych. Tak, zgadza się. Trener przygotował mnie, że muszę dużo obiegać, wracać, pomagać oczywiście zespołowi. Drugie 45 minut meczu pucharowego z LKS-em Czaniec to chyba najlepszy 3 kwadranse rekordzistów w tym sezonie. Nie zgadza się trener? Nie wiem, no trudno powiedzieć, czy najlepsze, czy nie. Te drugie połowy notujemy zazwyczaj lepsze. Natomiast też przeciwnik dzisiaj był, no trzeba pamiętać, że z wyższej półki, czwartoligowej i no i nasi chłopcy wiadomo, troszeczkę niżej graliśmy niż standardowo i trudno porównywać tą połowę do innych drugich połów, natomiast ja jestem bardzo dumny z chłopaków, że udźwignęli ciężar tej potyczki, strzeliliśmy 2 bramki, zagraliśmy na przysłowiowe 0 z tyłu z wyżej notowanym rywalem i nic, tylko się cieszyć i dalej pracować. Oczywiście, że powodów do radości i satysfakcji mnóstwo, ale początek był trudny, trochę tremy było. Było widać po niektórych zawodnikach, a to się przekładało też siłą rzeczy na grę całej drużyny, że nie wyszliśmy tak samo pewni siebie i przekonani o własnych atutach jak w meczach ligowych. Natomiast myślę, że z minuty na minutę ta trema chłopaków opuszczała i już szczególnie w tej drugiej połowie nawiązaliśmy taką zupełnie swobodną, równorzędną walkę z przeciwnikiem i wygraliśmy. No i warto podkreślić również, że to nie jednorazowy fajerwerk, tylko dobra, równa forma na dystansie całej rundy. No to cieszy bardzo. Na pewno seria tych meczy bez porażki no jest już powoli imponująca, natomiast no trzeba mieć chłodne głowy, to są młodzi chłopcy, oni mają aspiracje, żeby grać w wyższych ligach, to jest ich marzenie, do tego dążą i wciąż mnóstwo pracy przed nami, mówię przed nami, bo przede mną również. Nic, patrzymy zawsze na każdy kolejny mecz, slogan, ale taka jest prawda, zobaczymy co będzie na koniec tego sezonu. To na koniec muszę zadać to pytanie. Wymarzony rywal w półfinale? Chciałbym bardzo zagrać na naszą pierwszą drużynę, ale może w finale.